Dobry wieczór. Jeszcze raz bary mleczne. Wszyscy zgadzają się, że są potrzebne. Tymczasem w 5 województwach nie ma ich w ogóle. Jednym z takich województw jest Ostrołęckie. Niedawno otwarto w samej Ostrołęce kombinat gastronomiczny. Niestety baru mlecznego nie przewidziano. I tak już pozostanie, bowiem przeróbki kosztowałyby kilkadziesiąt milionów złotych. O bar mleczny w Ostrołęce walczę już co najmniej od 9-10 lat. WSS nie podejmowało tego, nie, po prostu nie opłaciło im się z uwagi na nierentowność zakładu. PSS tak samo odmówił przyjęcia, proponowaliśmy kilka rozwiązań, nie wychodziły te lokalizacje. Sprawa była przepychana z roku na rok, z roku na rok. Głównym inwestorem w tej sprawie okazały się zakłady mleczarskie. Jednak sanepid odmówił lokalizacji na rogu ulicy Starosty Kosa i Bogusławskiego. Proszę pani, dlaczego wszyscy są tacy bezsilni w Ostrołęce? Po prostu rękę nad tym trzyma sanepid i po prostu nie chce wyrazić zgody na lokalizację. To jest główny powód. Społem nie jest zainteresowana prowadzeniem deficytowej placówki. Natomiast propozycja spółdzielni mleczarskiej spotkała się ze zdecydowaną odmową sanepidu. Dziwi nas ta decyzja. W wielu miastach są bary właśnie koło dworców. Tym bardziej, że dworzec w Ostrołęce ma być wkrótce przeniesiony na nowe miejsce. Mieszkańcom Ostrołęki pozostaje więc czekać. I jeszcze jedno. Ponad 90% placówek białej gastronomii podlega pod społem. Czy właśnie spółdzielczość mleczarska nie powinna być zainteresowana rozwojem własnej sieci gastronomicznej? Dla zakładu to dobra reklama, a koszt prowadzenia takich placówek byłby znacznie niższy niż przez społem. O pijaństwie mówimy codziennie, ale nie wszyscy uświadamiamy sobie jego skalę. Oto co zanotowała nasza kamera o godzinie 13 w Warszawie. Godzina 13. Pieszo, samochodami co chwila przybywają spragnieni. Chodniki zostają zablokowane. Wydłuża się kolejka do kasy. Kolejka jest dobrym sygnałem. Znaczy, że sprzedają. I tak to wygląda przez cały tydzień w sklepach z alkoholem. Kraj nasz zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem spożycia wódek czystych i gatunkowych. Stuli już nie ma, czysta jest. Jurek, daj mi stule. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę pani, czy jest może jakiś koniaczek zagraniczny? Nie ma. Widzicie, jest. Ale a w Pewexie są, dlaczego u państwa nie ma? Przecież to są pytania, nie mam czasu. Szybko. A proszę pani, Szybciej, proszę. Proszę pani, a jest jarzębiak może? Widzi pan co jest, coś pan pyta, czytać pan nie umie? Ale czy jest... Czy jest taki sam smaczny jak to dawniej było, bo no moja babcia tylko jarzębiaczek. Ja nie piję. Czy pan chce, nie ma czasu, ludzie czekają, widzi pan jaka kolejka? Proszę pani, to poproszę cztery jarzębiaczki. Proszę bardzo. Samochodem służbowym w godzinach pracy po butelkę wódki. Praca zaczeka. Benzyna państwowa. A samochód w tym czasie powinien przewozić towar. Pod tym sklepem przez cały czas stało kilka takich samochodów, a w sklepie kolejka. Około 15-20 minut czekania. Moglibyśmy pomnożyć ten czas przez ilość samochodów i przez ilość sklepów sprzedających alkohol. Otrzymamy liczbę wykradzionych godzin pracy. Za czas stania w kolejce owi pracownicy dostaną pieniądze. Też je można policzyć. Wstydliwie chowane pół litra i z powrotem do roboty. Dalej wiadomo. Większość z tych butelek zostanie opróżniona przed zakończeniem godziny pracy. W pierwszym półroczu tego roku Straż Przemysłowa zatrzymała ponad 30 tysięcy pijanych pracowników wchodzących lub wychodzących z zakładu pracy. W tym samym czasie kolegia skazały ponad 8,5 tysiąca osób za nieprzestrzeganie obowiązku trzeźwości zawodowej. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Do zobaczenia.